wybory, wybory i po wyborach chciałoby się powiedzieć, aczkolwiek prawdopodobnie czeka nas druga tura. Jednak my dzisiaj w programie Galaktyka Pomerania na żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowo-Rozwojowym Galaksy nie będziemy już Państwa męczyć wyborami, którymi żyliśmy przez ostatnie kilka dobrych tygodni. Moim i Państwa gościem teraz jest Pani Małgorzata Krawczak i będziemy rozmawiać na trudny temat. Dzień dobry Pani Małgorzato. Dzień dobry. Wiadomo, zdarza się tak, że mimo miłości, która kiedyś była, mimo wspaniałego związku, dwoje dorosłych ludzi się rozchodzi. To jest dużo prostsze, kiedy jest tylko ta dwójka. W momencie, kiedy jest dziecko, staje się to o wiele trudniejsze, prawda? Zgadza się. Jest to trudniejsze z dwóch, bym powiedziała tak ogólnie rzecz ujmując, względów. Po pierwsze, jak powiedzieć temu dziecku, że rodzice jego się już nie kochają, czy tam po prostu stracili jakiś taki szacunek do siebie, czy po prostu chęć przebywania ze sobą. A z drugiej strony powiedzieć temu dziecku, że to nie jest twoja wina, ponieważ każde małe dziecko wszystko, cokolwiek się dzieje w świecie dorosłych, bierze przez pryzmat siebie, czyli uważa siebie winnym tego właśnie, że dorośli zachowują się tak, a nie inaczej. I pojawia się też pytanie, czy na przykład jeżeli tatuś odszedł, czy mamusia odeszła, to czy to też znaczy, że mnie też przestał kochać, przestała kochać? Dokładnie tak. Dzieci, tak jest to wpajane dzieciakom, tak, że jeżeli się rodzą i dorastają, czy tam wychowują się na początku w takich pełnych rodzinach, gdzie jest i mama, i tata, no to one widzą tak naprawdę, że żeby być szczęśliwym, że żeby kochać, cokolwiek to znaczy, potrzebne są właśnie mama, tata, no i ewentualnie babci, dziadkowie. Natomiast jeżeli właśnie tych dwoje ludzi próbuje się rozejść, no to dziecko się zaczyna zastanawiać, co jest tą miłością. No oczywiście nie takimi słowami, jak ja teraz używam, natomiast gdzieś tam się zastanawia, co jest nie tak i zawsze szuka winy w sobie. Nie w mamie, nie w tacie, tylko w sobie. Także zachowania dorosłych, które powodują, że się rozchodzą, nie zawsze są na tym planie numer jeden dla dziecka. One są tłem, mało znaczącym dla dziecka niestety. Natomiast dziecko zawsze szuka, co ono zrobiło nie tak. I teraz, jeżeli ono było do tej pory niegrzeczne, stara się być bardziej grzeczne. Natomiast jeżeli gdzieś tam było w miarę grzeczne i coś nie funkcjonowało, to ono teraz zaczyna być bardzo niegrzeczne i zaczynamy zauważać, że dzieci stosują pewien taki szantaż emocjonalny, próbując wykorzystać i mamę, i tatę, żeby, jeżeli tak mogę powiedzieć, żeby ugrać coś dla siebie. Ale to jest ich taka forma obrony przed tym, że one się boją, po prostu. Więc jak przedstawić dziecku taką sytuację dość trudną, kiedy dwoje ludzi się rozchodzi i to dziecko zostaje przy jednym z rodziców? Ja myślę, że tak trudno tutaj pokusić się o taką jedną receptę, taki jakiś schemat, który będzie funkcjonował zawsze i wszędzie, będzie się sprawdzał. Na pewno warto być uczciwym wobec dziecka. Na pewno warto powiedzieć, że to, co się dzieje między dorosłymi, absolutnie nie jest sprawą dziecka, w tym sensie, że dziecko nie ma wpływu na to, co się dzieje między dorosłymi. Że często tak jest, że dorośli się kłócą i tutaj fajnie się jest odnieść na przykład do zachowań dziecka, nie wiem, w przedszkolu, czy tam gdzieś tam, że się pokłócił ze swoim kolegą, koleżanką. Z jednym się bawi bardziej, szybciej się zaprzyjaźnił, z drugim nie, że tego typu rzeczy też się dzieją w świecie dorosłych, że po prostu no, dorośli popełniają błędy i to jest tylko i wyłącznie ich wybór, ich skutek, natomiast dzieci zawsze są kochane. Wiadomo, że ta miłość zawsze jest taka ładniejsza, jeżeli jest mama i tata w jednym domu, natomiast ona może być inna, jeżeli mama i tata będą w różnych domach i dziecko już będzie zaintrygowane słowem inna, co to znaczy inna miłość, tak? Więc żeby po prostu pokazywać dziecku inne drogi, a nie tylko skupiać się na sobie. Powiedziała Pani, że dziecko może być albo jeszcze grzeczniejsze, ale może też zacząć po prostu rozrabiać, tak. chcąc zwrócić na siebie uwagę. Dokładnie. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Ja myślę, że tutaj warto się odnieść do uczuć dziecka, bo cokolwiek dzieje się między dorosłymi, między jego rodzicami tak naprawdę, ma to wielki wpływ na dziecko i jeżeli będziemy to zbywać na zasadzie, że uspokój się, usiądź grzecznie, wcześniej byłeś jakiś taki grzeczniejszy, teraz rozrabiasz, albo będziemy to jak gdyby załatwiać w sensie materialnym, czyli kupuję nową zabawkę, raz mama, raz tata i będzie taka licytacja zabawek, no to nie jest na pewno droga. Natomiast jeżeli się odniesiemy do emocji dziecka, na zasadzie, że rozumiem, że ta sytuacja jest dla ciebie trudna. Rozumiem, że nie możesz się odnaleźć w tej sytuacji, bo do tej pory mama i tata byliśmy razem jako mama i tata.
musi tobie być niewygodnie, musisz się bać. Czyli nazywajmy te stany emocjonalne, które przeżywa dziecko, w taki jawny sposób, żeby ono wiedziało, że to, co się w nim dzieje, to jest coś normalnego, że ono ma prawo się bać, że ono ma prawo czuć się niepewnie w swoim życiu, że ono ma prawo się czuć, że tak powiem, zawiedzone, bo jednak dwoje dorosłych ludzi zawiodło to dziecko, a dziecko wierzy swoim rodzicom bezgranicznie, tak? Więc nazywajmy to, nie bójmy się, nie spychajmy dziecka na zasadzie, a bo małe, to wystarczy mu kupić zabawkę. Nie, 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 na pewno nie. Dziecko skrzętnie wszystkie zabawki wykorzysta, bo taka jest natura dziecka. Natomiast emocjonalnie tam będzie się tworzyła wielka pustka i chodzi o to, żeby tam właśnie ta pustka nie powstała, żeby te emocje cały czas były nazywane. Często wydaje mi się, że też jest problemem to, że dziecko w pewnym sensie, może nieświadomie jest przez rodziców wykorzystywane w takiej walce między sobą, kiedy to rozstanie nie było łagodne i obopólne. I to jest bardzo trudne, bo jeżeli dwoje ludzi rozstaje się, ponieważ no, płaszczyzna porozumienia jest, jak gdyby zniknęła już, okej, zdarza się, tak? Natomiast jeżeli wykorzystujemy dziecko, żeby tak naprawdę, że tak powiem, połechtać swoje ego i pokazać, kto jest winny, a kto nie jest winny, no to są to moim zdaniem zagrywki poniżej pasa, bo dziecko ma naprawdę wielki problem z tym, że rodzice się rozchodzą i jeszcze właśnie pokazywanie tego, że zobacz, mamusia tu zrobiła lepiej, a tatuś nie potrafił, albo odwrotnie, wiesz, gdyby nie tatuś, to ta mamusia to ciągle gdzieś tam biega tylko po zakupach. To jest tak naprawdę pozostawianie dziecka samemu sobie w takim gąszczu dezinformacji, ponieważ no co tu dużo mówić, dziecko jak rodzi się i ono zaczyna dorastać, zaczyna rozumieć tą rodzinę, ono w tym momencie czuje się bezpiecznie. Jest mama, jest tata, jest dom i są pewne zachowania i to są granice, w których dziecko się czuje bardzo bezpiecznie. Ono wie, że raz mama krzyknie, raz tata krzyknie i to jest całkowicie normalne i jest okej. Natomiast jeżeli te granice się rozchodzą, jak gdyby przestają być szczelne, to dziecko zaczyna się bać, bo co będzie z nim dalej? No, mama i tata już nie są taką opoką, jak wcześniej byli, jak mu się wydawało, więc jeszcze dodatkowo staje się takim przedmiotem na zasadzie tych rozgrywek między mamą i tatą. No naprawdę niefajna sytuacja. No zdecydowanie i powinniśmy pamiętać o tym umiarze, że to tak. Nasze dziecko nie jest niczemu winne przede wszystkim. Absolutnie nie i to trzeba zawsze podkreślać dziecku, że to nie jego wina, tylko właśnie to żadna wina, niczyja wina, po prostu tak się zadziało w życiu, że niektóre rzeczy, niektóre decyzje podejmujemy może nie to, że pochopnie, ale w takim entuzjazmie i wtedy łatwo, znaczy można wytłumaczyć dziecku, co to jest entuzjazm, co to jest takie zauroczenie, tak? Pokazywać dziecku ten świat dorosłych, że on nie jest jakiś taki super wspaniały albo całkowicie beznadziejny, tylko że on jest różny. Tam już trzeba podejmować decyzje. Dziecko może jeszcze na początku nie będzie wiele z tego rozumiało, natomiast będzie się oswajało. Bo pamiętajmy, że to, co my mówimy do dziecka tak naprawdę, jeżeli chodzi o słowa, nieważne ile tego powiemy, jak się powinno zachowywać i tak dalej, dziecko no im mniejsze, tym bardziej to jest widoczne. Jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza, tak? Dziecko uczy się tak naprawdę poprzez obserwację nas dorosłych. Jeżeli ono będzie widziało, że dorośli się kłócą, stosują dziecko na zasadzie takich przepychanek między sobą, to ono właśnie takie, jako takie dorosłe wyrośnie, tak? Będzie też stosowało, jak gdyby, a przynajmniej w dużym stopniu, te błędy rodziców. No co tu dużo mówić? Pamiętajmy właśnie, że dzieci powtarzają nasze błędy. Tak. Jest rozstanie, życie się zaczęło układać, pojawia się ktoś nowy. To też jest trudna dla dziecka sytuacja, bardzo. Bo często zdarza się tak, że dziecko w tym momencie czuje się odepchnięte, boi się, że przestanie być kochane po prostu. I tutaj warto by było też z dziećmi rozmawiać, nawet jeżeli ten związek jeszcze funkcjonuje, tak? Warto z dziećmi rozmawiać, że są różne rodzaje miłości, że inaczej się kocha mamę, inaczej tatę, inaczej kocha mama, inaczej kocha tata, inaczej kochają dziadkowie, tak? Inaczej się kocha dziecko, żeby dziecko wiedziało, że miłość to nie jest coś jednego i nic poza tym, tak? Dlatego też trzeba pokazywać, jakie są różnice między miłością, że miłość dwojga dorosłych ludzi też kojarzy się z tym, że właśnie śpią w jednym łóżku, że to jest takie przytulenie, że to jest budowanie takich innych więzi, natomiast ciebie mogę przytulić, ale ty masz swoje łóżeczko, żeby pokazywać to, bo jeżeli zaczniemy to pokazywać, dziecko będzie to widziało, to łatwiej, ja nie mówię, że rewelacyjnie, ale na pewno łatwiej przyjmie tą drugą osobę w związku, tą obcą tak naprawdę osobę w związku, bo wtedy łatwiej nam będzie wytłumaczyć, że mama jako osoba kocha ciebie jako dziecko
matczyną miłością, to się nigdy nie zmieni, choćby nie wiadomo co. Natomiast jeżeli chodzi o miłość do drugiego człowieka, ona się może zmienić. Statusem mi nie wyszło, ponieważ no, nie dogadaliśmy się. Natomiast dorośli no, nie są sami. Tak jak ty nie lubisz być sam, sama, nie wiem, tam chcesz mieć koleżanki, kolegów, tak samo ja jako mama no, chcę mieć partnera, żeby było łatwiej, żeby było lepiej, żeby było sympatyczniej, żeby po prostu było inaczej, bo ja jako mama patrzę na pewne rzeczy jako kobieta, a ten pan, czy tam ogólnie taki ktoś rodzaju męskiego, patrzy na pewne rzeczy inaczej. Widzisz, ze mną się nie pobawisz na przykład w czołgi, a z wujkiem na przykład pobawisz się, więc żeby pokazywać dziecku korzyści, jakie odniesie. Nie można tutaj być na zasadzie, bo wiesz co, ten wujek jest na pewno lepszy od taty. Czy odwrotnie, ta ciocia jest lepsza od mamy, tak? Zdecydowanie. Nie ma takich licytacji, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Trzeba po prostu pokazać, że mimo, że tata jest powiedzmy daleko, to jest taki wujek, z którym się będziesz mógł pobawić w ten czy inny sposób, bo ja tych zabaw nie lubię i tutaj nie bójmy się nazywać tego. Możemy pewnych rzeczy nie lubić, a my jednak jako rodzice czasami się boimy i się zmuszamy tak, do chcemy. Pewnych. Tak, tak, żeby to było ładne, żeby dziecko nie pomyślało sobie. Dziecko wyczuwa. Tak? I cały czar wtedy pryśnie. A po co? Czyli powinniśmy przede wszystkim taką receptą najlepszą, ogólną, że powinniśmy przede wszystkim pamiętać o dziecku. Tak. Tak, my się rozstajemy, natomiast dziecko zostaje w całej ferworze tych wszystkich emocji, tych wszystkich takich niedomówień, niedociągnięć. Pamiętajmy, że dziecko jest wspaniałym barometrem emocjonalnym. Ono nie musi rozumieć słów, żeby poczuć, że coś się dzieje nie tak. Drodzy Państwo, i to jest chyba najlepsza recepta i najlepsza puenta, czyli pamiętajmy, że mimo tego, co się dzieje między nami, dorosłymi, to nasze dzieci powinny być po prostu szczęśliwe i my o to powinniśmy zadbać. Dokładnie. Moim Państwa gościem była Małgorzata Krawczak. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A my wracamy po króciutkiej przerwie.